Pani dyrektor, nieuchronnie zbliżamy się do świąt wielkanocnych. Tak, co widać doskonale, jesteśmy na 9. kiermaszu wielkanocnym w Janowie Podlaskim. Mamy dość dużo wystawców, jak na Janów Podlaskim, mają bardzo ciekawy asortyment, więc pisanki, kraszanki, palmy, babki również, ciasta jakieś wielkanocne. No, widziałam gdzieś smalec na którymś ze stoisk, więc myślę, że można tutaj święta już przygotowywać. No właśnie, czym się różnią pisanki od kraszanek? Jedne są najpierw barwione i pisane, są pisane woskiem i następnie barwione i to są pisanki, natomiast kraszanki są później skrobane, tak. Koła gospodyń wiejskich dość ostatnio często są aktywne i również dziś na tym kiermaszu są widoczne. Tak, bardzo się cieszymy, że koła gospodyń wiejskich z naszej gminy angażują się w kiermasze, przygotowują bardzo ciekawą propozycję i pokazują się, bo to też ważne, żeby pokazać się ludziom w naszej gminie, że te koła są, że działają, że nie tylko się bawią i korzystają z funduszy, ale że udzielają się społecznie dzięki tym funduszom, które otrzymują dzięki tym dotacjom. Poza tym to też jest taki wyraz aktywizacji środowiska i przede wszystkim współpracy między tymi osobami, że one jednak się integrują, potrafią razem coś fajnego zorganizować i że współpracują z ośrodkiem kultury, co nas cieszy. Wesołych świąt? Wesołych, na pewno tak. Wesołych, spokojnych, zdrowych, szczęśliwych, uśmiechniętych i ciepłych. Panie wójcie, pana również w tym okresie przedświątecznym na kiermaszu spotykam. Czy rzeczywiście przyszedł pan na ten kiermasz po to, aby skorzystać i móc kupić fajne, ciekawe atrybuty, elementy na te zbliżające się święta Wielkiej Nocy? Jak najbardziej, jest to ciekawe miejsce, gdzie można znaleźć wiele pięknych rzeczy, którymi można udekorować stół, koszyczek, bądź też pocieszyć własne wnuki, bo tu mamy wybór wszystkiego. Mamy od babeczek, poprzez lizaczki i zabawki. Cieszę się, że coś takiego jest w przededniu świąt, gdzie można właśnie jeszcze przechodząc sobie przez tutaj plac, zrobić zakupy, które na pewno w jakiś sposób te święto uatrakcyjnią. I tutaj wielkie gratulacje Gminy Ośrodkowi Kultury, że coś takiego organizuje i to się wpisuje w taką tradycję. Mamy ten właśnie punkt, który to się odbywa. To jest, można by powiedzieć, też taki, żeby nie powiedzieć, początek dobrego wykorzystywania tego budynku właśnie między innymi do takich właśnie jakichś spotkań czy prezentacji dzieła tutaj, czy rękodzieła nowego. Cieszę się bardzo, że to dzisiaj jest troszeczkę pogoda, jest tam dzisiaj mniej łaskawa, bo jest chłodno, ale mam nadzieję, że jeszcze się ociepli i więcej osób skorzysta tutaj z możliwości właśnie nabycia różnych rzeczy, bo są to rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Święta wielkanocne w pamięci pana wójta Leszka Chwetczuka. Domyślam się, że jednak ten poniedziałek wielkanocny to było to, na co chyba my, faceci, chłopacy czekali. Tak, tak. Jest to, są to święta, jak każde święta, to są święta, na które się czeka. I podobnie na te. I ja również czekam na święta. Dodatkowym takim jeszcze atrybutem tego oczekiwania to jest to, że jednak przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają wnuki i to powoduje, że te święta jeszcze są jeszcze bardziej przez nas wyczekiwane. Alany poniedziałek. Właśnie chciałem do tego wyjść, a przy okazji właśnie jest to jeszcze taka tradycja, że ten lany poniedziałek jednak no, się przydaje. Przydaje szczególnie, że powiem, u nas na naszym osiedlu, myślę, że w Janowie w większości jeszcze ta tradycja została. No i mam nadzieję, że ona nie zaginie. Aczkolwiek bywały sytuacje takie, że no troszeczkę przesadzano, prawda, z tym laniem, były to wiadra na głowę, no ale myślę, że już aż tak źle nie będzie. Ale kulturą i umiarem. Tak jest, ale z umiarem na pewno nikomu nie zaszkodzi. Dziękuję. Panie wójcie, wesołych świąt. Dziękuję, ja również chciałbym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych świąt, spokojnych przede wszystkim ze względu na tę sytuację. Świąt spędzony w gronie rodziny, w ciepłej rodzinnej atmosferze, wśród znajomych, przyjaciół i no cóż, wszystkiego dobrego.